No i co tutaj? Rozwiązanie konkursu. Spróbujemy, co da radę z tym zrobić, z tą powałką. Gniemy ją. Tak jak widać tutaj, no będzie jakieś, coś się będzie działo. Dobra, w tym miejscu stawiam pod buta. No i co z nią się wydarzyło? 100 kilo żywej wagi. Są białe, tak jak na butelkach PET. Białe się porobiły zagniecienia, ale chyba nie ma takiej tragedii. Nie ma takiej tragedii. Zaraz ją spróbuję założyć, bo myślę, że no co, nie popękała. Czyli ci, którzy odpowiedzieli poprawnie, to będą rozsyłane. No nie ma nigdzie pęknięć. Czy ona się tutaj zdeformowała trochę? No pewnie tak, no ale... ale nie jest to chyba jakiś problem. Zakładam ją z powrotem. Myślę, że... no co? No ona będzie dalej działała. Ja myślę, że to trzeba byłoby chyba w ten sposób, że jeżeli jest, no to podkładamy dłuto. Zresztą ja was jako początkujący nie będę uczył, ale myślę, że przy drewnianych powałkach ja tak samo robię. Widać. I co, no podkładam. Objeżdżam wokoło. I wtedy pewnie bez problemu odejdzie. No dobra, to tyle. Także powałka funkcjonuje. Poskakałem po niej. Przy 100 kg obciążenia poszło. Zobaczymy, w jakimś filmiku pokażę, jak to będzie wyglądało. Jak to będzie wyglądało po paru dniach. Tu przycisnę moje korpusy na podkarmianie. No i co? No tyle. Działamy. Zaraz robię przegląd dalej. Coś za tydzień pomyślę o jakimś kolejnym konkursie. Coś tam trzeba wymyśleć. Nie wiem, czy u was, ale u mnie strasznie szerszenie. Nie wiem, gdzieś musi być chyba dużo gniazd, bo tych szerszeni tu przylatuje. Pszczółki w locie chwytają i odlatują gdzieś z nimi. No ale co, no taka kolej rzeczy. Nie mamy tutaj wpływu na to. Życie. Walka w przyrodzie. Trzymajcie się. Cześć.